Będę opowiadała o tym, jak wyglądała moda w czasach PRL-u, ale głównie skupię się na postaci Jadwigi Grabowskiej, która była założycielką powstałej w latach 50. mody polskiej. Na pewno Państwo kojarzą modę polską, a dzisiaj opowiem, jak cała ta historia, jaki miała początek i jak ona się rozwijała. Zaczniemy od takiego bardzo symbolicznego zdjęcia bardzo znanego fotografa mody Horsta, które zostało zrobione w 1939 roku, a więc w roku, kiedy wybucha wojna światowa i właściwie wszystko się zmieni, już nic nie wróci do tego, co było przedtem. I ta fotografia jest taka bardzo symboliczna, bo pokazuje koniec dawnego świata. Jest tutaj pokazana kobieta, zasznurowana w gorsecie, czyli jest pokazany koniec dawnego świata pod kątem kobiecości, która właśnie uzależniała kobiety od pozycji męża, od urody, od splendoru sukien, które miała na sobie. Wiadomo, że po wybuchu wojny światowej zmieni się to wszystko, kobiety zaczną pracować zawodowo, bo to wymusi na nich tamten czas.